Wieku zapanowania Dioklecjana miały miejsce prześladowania chrześcijan. Wówczas to w Katani na Sycylii rządził gubernator. 12 sierpnia 304 roku wezwał do swego pałacu diakona Eupliusza i rozkazał mu przeczytać fragment Ewangelii. Święty nie zawahał się, otwarcie przyznając do swojej wiary. Przeczytał mu jedno z ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Potem wybrał fragment następujący: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmiesz swój krzyż i niech mnie naśladuje. Zapytany przez gubernatora, co to oznacza, młodzieniec odpowiedział, jest to prawo mego Pana, które zostało mi dane. Zapytał: Przez kogo nadane? Eulipiusz odpowiedział: Przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Na to gubernator rozkazał poddać go torturom. Gdy był już u szczytu cierpień, zapytano go: Czy wciąż upiera się przy chrześcijaństwie? Święty młodzieniec odpowiedział: Powtarzam to, co powiedziałem przedtem. Jestem chrześcijaninem i czytam pismo Święte. Dodał, że nigdy nie porzuci swej wiary i że pragnie zakończyć życie na ziemi, gdyż dzięki temu otrzyma życie wieczne. W końcu gubernator zdał sobie sprawę z nieugiętości Opliusza, rozkazał więc ściąć mu głowę. Mocny i miłosierny Boże, który pomogłe świętemu Eupliuszowi Znieść wszystkie tortury. Pozwól nam, którzy dziś święcimy Jego triumf, zwycięsko pokonać zasadzki naszych wrogów, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.